Nazywam się Asia Kowalska i żyłam kiedyś w religii katolickiej, a teraz jej nienawidzę, bo poznałam Jezusa, bo dowiedziałam się, jaka jest prawda, bo oddałam swoje życie Jezusowi. Ja przeklinam wszelkie duchy maryjne w tym kraju. Ja przeklinam każde maryjne działanie. Ja przeklinam Najświętszy Sakrament. Ja ogłaszam, że tylko Jezus ma prawo tutaj panować. Przyjaciele, jak miałam 15 lat, próbowałam się zabić. Nienawidziłam swojego życia. Potem trafiłam w religię. Tam starałam się być dobrym człowiekiem, bo przecież tak trzeba. Byłam bardzo religijna. Odmawiałam więcej modlitw niż wy wszyscy razem wzięci. A teraz żygam na to, bo wiem, że w tym nie ma Jezusa. Nie dyskutujcie ze mną, że Matka Boska może cokolwiek uczynić. Bóg nie ma matki! Ludzie, zacznijcie myśleć logicznie! Bóg nie ma matki! Ojcze, ja nie mam zgody na to, żeby ci ludzie szli do piekła. Ja ogłaszam, że oni rodzą się na nowo przez moc imienia Jezus. Przyjaciele, wasze życie nigdy nie będzie takie, jakie byście chcieli, żeby było, dopóki nie oddacie życia Jezusowi. Jak żyłam w religii, to w którymś momencie zaczęło mi się to nudzić. Zaczęło mi się wydawać, że to nie ma sensu. Zaczęłam imprezować. Zaczęłam próbować narkotyków. Bo nie lubiłam swojego życia. Diabeł przekonywał mnie, że było warto pójść na imprezę, bo się przez chwilę poczułam fajnie. Było warto się naćpać, bo byłam w fajnym towarzystwie. A teraz wiem, że to było gówno. Nigdy żaden narkotyk, żadna impreza nie jest w stanie dać ci tego, co może dać ci Duch Święty. Ja dzisiaj kocham swoje życie, bo Jezus jest moim życiem. Jezus jest dla mnie wszystkim. Bez Niego jestem nikim. Bez Jezusa nie mam życia, bo w Jezusie jest moje życie. Bo w Jezusie buduję swoją przyszłość. Poza Jezusem nie ma dla mnie nic. Ja nie chcę nic poza Jezusem, bo wiem, że wszystko, co proponuje ten świat, co proponuje religia, to gówno. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, musisz oddać życie Jezusowi. Jeżeli chcesz doświadczyć prawdziwej miłości, musisz oddać życie Jezusowi. Przyjaciele, jesteście martwi duchowo, dopóki nie oddacie życia Jezusowi. W tym życiu na ziemi chodzi o to, żeby narodzić się na nowo. Ten świat jest skazany na zatracenie. Ta ziemia zostanie zniszczona, ale to od ciebie zależy, gdzie pójdziesz. Dzisiaj jest dla ciebie dniem zbawienia. Dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Dzisiaj jesteśmy tu dla ciebie. Ja przez moc imienia Jezus ogłaszam, że narodzicie się na nowo. Ja zdejmuję demoniczne łuski z waszych oczu. Jeżeli jesteś na cokolwiek chory, przyjdź, uzdrowię cię przez moc imienia Jezus. Położę na ciebie swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Bo Jezus umarł za mnie na krzyżu. Jezus umarł za krzyżu, za nasze grzechy, za nasze choroby. Umarł tam za wszystko, co jest złe. Ja żyję w Jezusie. Pytacie się, po co w ogóle my tu jesteśmy? Gdybyście wygrali w Totka i wiedzielibyście, jak wygrywa się w Totka, a potem wiedzielibyście, że jeżeli powiecie innym, to jeszcze zostaniecie za to nagrodzeni. Czy nie zrobilibyście tego? Ja, oddając życie Jezusowi, doświadczyłam dużo więcej niż jakiejś wygranej w Totka. Przez to, że żyłam w religii, myślałam, że znam Jezusa. Aż któregoś razu mój brat w wierze powiedział do mnie: nie znasz Jezusa. W pierwszym momencie pomyślałam sobie, że jest nienormalny. Jak to ja, która tyle godzin siedziałam w kościele, mogę nie znać Jezusa? Tyle modlitw odmówiłam, do tylu świętych się modliłam. Ja nie znam Jezusa? I wtedy stanęłam przed Bogiem w prawdzie. Zapytałam Go: tato, czy to prawda? I On mi odpowiedział przez kartkę ze snem, który spisałam w ogóle rok wcześniej. Okoliczności, jak ja znalazłam tą kartkę, też były śmieszne. Ale z tego snu wynikało jednoznacznie, że ja nie znam Jezusa. I wtedy podjęłam najlepszą decyzję swojego życia. Klęknęłam na kolana w swoim życiu. Oddałam życie Jezusowi. Ogłosiłam, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Uwierzyłam, że On umarł za moje choroby, że On umarł za moje grzechy. Uwierzyłam, że On dla mnie zmartwychwstał. To dzisiaj jest dla was dostępne, przyjaciele.
Nowe narodzenie jest bardzo proste. Wystarczy, że podejmiesz taką decyzję. Kto w sercu swoim uwierzy i ustami wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Religia cię nie uratuje. Jeżeli nie oddasz życia Jezusowi, pójdziesz do piekła. Bez względu na to, jak bardzo religijnym człowiekiem będziesz. Dopóki nie oddasz życia Jezusowi, jesteś skazany na śmierć. Ludzie, ja żyłam w religii. Ja byłam katoliczką przez wiele lat. Ja wiem, jakie to jest gówno. Teraz, kiedy poznałam Jezusa, widzę różnicę. Widzę, jak zmienia się realnie moje życie. Od kiedy oddałam swoje życie Jezusowi. Widzę, jak On działa w moim życiu. Widzę, jak On jest obecny. Nie miałam tego w religii, bo religia to bullshit. Religia to demon, z którego zostałam uwolniona. Jeżeli chcesz doświadczyć wolności w swoim życiu, musisz oddać życie Jezusowi i to jest dzisiaj dla ciebie dostępne. Jeżeli chcesz podejść do mnie, pomodlimy się razem. Możesz dzisiaj oddać życie Jezusowi, narodzić się na nowo i do końca życia być pewnym, że idziesz do nieba. Ja idę do nieba, przyjaciele. I mam do was pytanie, gdzie ty dzisiaj idziesz? Decyzja zawsze będzie po twojej stronie. Ja chcę niebo i wiem, że idę do nieba i nic nie jest w stanie mi tego zabrać. Ale nigdy ty nie pójdziesz do nieba, dopóki sam tak nie zdecydujesz. Ja przez moc imienia Jezus ogłaszam, że narodzicie się na nowo. Ja nie mam zgody na to, żeby ktokolwiek z was poszedł do piekła. Ja ogłaszam, że oddacie swoje życie Jezusowi. Przyjaciele, dzisiaj leży przed wami na wyciągnięcie ręki życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Zachęcam do wybrania życia, bo bez życia nie będziesz żył, to proste.